Dobrze. Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Szeregi Myśli Społecznej imienia Fernanda Lassala i bardzo serdecznie chciałem Państwu podziękować, że w to poniedziałkowe popołudnie znaleźliście Państwo czas, aby przyjść i porozmawiać z nami o życiu ludzi niewidzialnych. Za chwilę wyjaśnimy, co rozumiemy pod tym sformułowaniem ludzie niewidzialni, ale na początku chciałem powiedzieć o takim bezpośrednim powodzie naszego spotkania, dlaczego dzisiaj się spotykamy. Otóż dzisiaj staraniem naszego ośrodka ukazał się raport outsourcing usług niemedycznych w szpitalach publicznych, którego autorka siedzi obok mnie, to jest Katarzyna Duda, ekspertka ośrodka myśli społecznej imienia Fernanda Lassala. I ten raport jest częścią szerszych badań prowadzonych przez nasz ośrodek dotyczących stosowania outsourcingu w instytucjach publicznych i wpływie stosowania tego rozwiązania na warunki zatrudnienia w przypadku szpitali, także na bezpieczeństwo i komfort pacjentów. Więc to jest bezpośredni powód. Raporty są do Państwa dyspozycji na końcu sali, także jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to zachęcam do zapoznania się. I chciałem bardzo serdecznie podziękować naszym panelistom, panu ministrowi Markowi Walickiemu, byłemu ministrowi zdrowia, za to, że przyjął nasze zaproszenie, oraz panu Markowi Szymaniakowi, który jest dziennikarzem, reporterem, autorem książki Urobieni, reportaży o pracy, która została nominowana do nagrody imienia Teresy Pileńskiej. Także gratuluję i trzymam kciuki za... Już. Okej, ale to wyróżnienie świadczy o tym, że książka została zauważona i była także szeroko komentowana, także właśnie w aspektach, które dotyka nasz raport. Chciałem najpierw rozpocząć naszą rozmowę od pytania do autorki raportu, Katarzyny Dudy, bo zanim przejdziemy do tych ludzi niewidzialnych, to którzy są ofiarami, w jakimś sensie możemy tak powiedzieć, procesów outsourcingu, to tytułem wstępu chcielibyśmy wskazać przyczyny, skąd się w ogóle w polskich instytucjach publicznych wziął outsourcing. I w pierwszym raporcie, w którym Katarzyna Duda przebadała ponad 60 instytucji publicznych w Polsce, przy szukaniu tych przyczyn pojawia się hasło taniego państwa. Czy mogłabyś w kilku słowach wytłumaczyć, skąd się wziął ten outsourcing w instytucjach publicznych i co tak naprawdę w praktyce oznaczało to hasło taniego państwa? Witam Państwa bardzo serdecznie. W 2016 roku ukazał się pierwszy raport na temat outsourcingu staraniem ośrodka Lassala i wówczas szerzej przybliżyłam koncepcję taniego państwa, która wprost wpłynęła na radykalne pogorszenie warunków zatrudniania pracowników pomocniczych, takich jak salowe, panie sprzątające w innych instytucjach publicznych, ochroniarze, kucharki. Ta koncepcja upowszechniła się po roku 2005. Było to wynikiem głośnych afer korupcyjnych z udziałem ważnych polityków i wówczas dwie duże partie polityczne, Prawo i Sprawiedliwość, a także Platforma Obywatelska, właśnie konkurowały ze sobą, przekonując społeczeństwo do tego, która z nich skuteczniej wdroży ideę taniego państwa w życie. I ta idea zakładała, że w praktyce urzędy publiczne będą po prostu społeczeństwo kosztować mniej. W praktyce okazało się, że idea ta zrealizowała się kosztem pracowników pomocniczych. Instytucje publiczne wypychały pracowników do firm zewnętrznych, rezygnowały z własnej obsługi. Oczywiście procesy outsourcingu zachodzą już od początku transformacji. To nie zaczęło się dziać prawda po roku 2005, czy po roku 2009, już silnie po roku 1999 w szpitalach publicznych zaczął się upowszechniać outsourcing wyżywienia czy sprzątania. Niemniej jednak po tym roku, właśnie w 2005, te procesy przybrały na sile i skutkowało to tym, że
w raporcie z 2016 roku opisywałam takie sytuacje jak praca ochroniarzy 300, 400, 500 godzin w miesiącu za 5, 4, 3 zł za godzinę. Bo poza tym, że osoby były wypychane na umowy cywilnoprawne, to na tych umowach nie obowiązywała stawka minimalna, więc państwo przyzwalało, a wręcz wymuszało takie patologiczne warunki zatrudniania. Obecnie od roku 2016-2017 sytuacja ta uległa poprawie dzięki popracowniczym reformom. Wielki wpływ na to, na te zmiany wywarły związki zawodowe. Już nie mamy do czynienia z sytuacją pracy po takich niskich stawkach. Niemniej jednak ta sytuacja trwała bardzo długo. Tak? Nawet całą dekadę ludzie pracowali za marne grosze. To chciałem teraz się zwrócić do ministra Marka Balickiego, który ma tę perspektywę osoby, która zarządzała placówkami ochrony zdrowia, a jednocześnie jako polityk był sceptycznie nastawiony do procesów komercjalizacji ochrony zdrowia. I chciałem zapytać się właśnie o tę perspektywę osoby, która musiała się zmagać z tą presją nowego zarządzania czy wprowadzania właśnie tych elementów rynkowych w zarządzanie instytucją. Jak z pana perspektywy wyglądało to wdrażanie instytucji taniego państwa? Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie i gratuluję autorom raportu, bo jest to temat, który ciągle jest ważny i więcej zostało do zrobienia niż zostało zrobione, tak można powiedzieć, ale wracając do kontekstu, do korzeni, do przyczyn, to trzeba sięgnąć do lat 90. do tego, co było głównym nurtem debaty publicznej. Cięcie kosztów, rynek, deregulacja, wolność prowadzenia działalności gospodarczej, koszt pracy w ochronie zdrowia był postrzegany jako główny koszt, który należy redukować. Jak pamiętam, bardzo wiele debat czy rozmów prowadzonych w głównych mediach, w których pierwsze pytanie, czy pierwszy problem, jaki był postawiony, to, że za dużo ludzi pracuje w służbie zdrowia i w związku z tym trzeba zracjonalizować zatrudnienie. Takim bardzo silnym oczekiwaniem po wprowadzeniu reformy rządu Jerzego Buzka w 1999 roku, w jednej z czterech reformy opieki zdrowotnej, było oczekiwanie dużej redukcji zatrudnienia pielęgniarek. Przestał wiceminister zdrowia, później wiceminister finansów, wręcz chwaliła się w pewnym momencie po roku czy po dwóch latach reformy, był takim w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie tytuł, że udało nam się zredukować liczbę zatrudnionych pielęgniarek. Więc teraz mówimy o pielęgniarkach, a co dopiero mówić o personelu pomocniczym, który w ogóle zniknął z uwagi debaty publicznej. Te neoliberalne podejście doprowadziło do wprowadzenia rynku wewnętrznego w opiece zdrowotnej wraz z reformą kasowy. I rynek wewnętrzny między innymi polegał na tym, że placówki opieki zdrowotnej przestały być jednostkami budżetowymi, gdzie otrzymywały określone środki na zatrudnienie pracowników, a musiały się zacząć utrzymywać same z tego, co sprzedały kasom chorych, a później Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Czyli same musiały zdobyć środki na swoje utrzymania, ponieważ środki, które były przeznaczone na ich utrzymanie, czyli kontrakty z kasami chorych, a później z Narodowym Funduszem Zdrowia, zwłaszcza w pierwszym okresie, były niewystarczające, no to trzeba było dokonywać różnych działań racjonalizujących zatrudnienie i jednym z takich działań był outsourcing usług pomocniczych w szerokim zakresie. Outsourcing dotyczył również części personelu medycznego, na przykład pielęgniarek czy lekarzy, ale duży zakres, a w wielu szpitalach w pełni dokonany był w zakresie usług pomocniczych. Taką dziedziną medyczną, która jest outsourcowana przez bardzo wiele placówek, jest działalność diagnostyczna. Wiele
diagnostyka medyczna, diagnostyka obrazowa i diagnostyka laboratoryjna. I efektem outsourcingu tych usług pomocniczych było pogorszenie sytuacji osobistej, zawodowej, społecznej, majątkowej tych osób, które te zawody wykonywały i o tym jest ten raport. To też się wpisywało w takie tendencje, że promowania niestałego miejsca pracy na umowie o pracę od kolebki po grób, tylko częsta zmiana zatrudnienia, odchodzenie na bardziej elastyczne formy zatrudnienia, czy umowy cywilnoprawne, nie było żadnych granic minimalnych stawki godzinowej, która wprowadzona została niedawno. Więc to sprzyjało temu, że outsourcing rzeczywiście mógł w wielu przypadkach doprowadzić do redukcji kosztów publicznych placówek opieki zdrowotnej. No to może tyle. Do pana ministra jeszcze wrócimy, ale teraz chciałem już przejść właśnie do kwestii, która została wyartykułowana w tytule naszego dzisiejszego spotkania, mianowicie osób niewidzialnych. Otóż w krajach anglosaskich to pojęcie już funkcjonuje od kilku dobrych, ładnych lat i ono właśnie dotyczy osób, które są tak zwanymi biednymi pracującymi właśnie na prekaryjnych warunkach zatrudnienia, w niestabilnych formach. I ta niewidzialność dotyczy także Polski, ponieważ po publikacji pierwszego raportu, który przygotowała Katarzyna Duda, pojawiło się sporo publikacji medialnych, audycji radiowych i telewizyjnych poświęconych temu tematowi. Jedna z inspirowanych tym pierwszym raportem audycji radiowych była poświęcona między innymi warunkom pracy na uczelniach, ponieważ w tym pierwszym raporcie Katarzyna wskazała, że na przykład inspiracją do tego pierwszego raportu była słynna sprawa w Poznaniu pań sprzątających na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i tam się okazało, że kadra naukowa, czyli osoby, które wykładają na uniwersytecie, w ogóle nie były zainteresowane sytuacją osób, które wykonywały te usługi w tym samym miejscu, znaczy w ich miejscu pracy. I w tej audycji radiowej wystąpiła jedna z wykładowczyń jednej z wyższych uczelni w Polsce i na pytanie redaktora, który prowadził tę audycję, czy pani mówi codziennie dzień dobry do pań, które sprzątają korytarz przed pani gabinetem, ona była zdziwiona w ogóle takim pytaniem, znaczy, że w ogóle takie pytanie padło, znaczy oczywiście nie mówi, ale w ogóle była zdziwiona, że powinna była go mówić, znaczy, że w wielu sytuacjach osoby, które wykonują te niskopłatne prace na outsourcingu są dla nas po prostu niewidzialni. I w obu raportach Katarzyna zebrała mnóstwo historii takich osób. Chciałbym cię, Kasiu, żebyś przynajmniej w takiej skrótowej formie powiedziała, jak wygląda takie życie osoby niewidzialnej, która jest wyoutsourcowana. Jeszcze jedno zdanie, bo ciekawym kontekstem do tego, co powiedziałeś, może być ostatni konflikt na tle wynagrodzeń rezydentów, czyli absolwentów wydziałów lekarskich, którzy otrzymują stypendium od państwa po zakończeniu studiów, żeby uzyskać pełne kwalifikacje wykonywania zawodu. I relacje zarobków personelu pomocniczego do stypendium, które daje państwo na kształcenie się lekarzy, dzisiaj wygląda jak 1 do 4, 1 do 5. To a propos tej niewidzialności, to zupełnie umknęło przy okazji sporu, który dotyczył wynagrodzeń rezydentów. Panie sprzątające doświadczają bądź takiego bezpośredniego poniżania i zwrotów w rodzaju dać małpie banana i też posprząta, prawda? Albo po prostu są osobami niewidocznymi, prawda? Czyli z jednej strony albo panie mówią, że czują się, nie czują się traktowane ani dobrze, ani źle, nie czują się traktowane nijak, tak? Że przechodzi się koło nich obojętnie i na przykład to się przejawia w takich zachowaniach jak omijanie dyżurek pań sprzątających przy okazji różnych świąt. Na przykład panie sprzątające z jednego szpitala bardzo się poczuły dotknięte, gdy
dyrektor szpitala właśnie złożył życzenia z okazji Dnia Kobiet pielęgniarkom, a właśnie ominął dyżurkę salowych. Salowe były outsourcowane, czyli nie były pracownicami bezpośrednimi, prawda, tego szpitala, a pielęgniarki były. No ale właśnie takie pomijanie, prawda, niedostrzeganie tych osób jest po prostu bolesne. Tak samo jak poniżające zwroty, o których przykład podałam na początku. I bardzo przykre jest to, że panie doświadczają takiego zachowania, no, nie tylko ze strony osób zarządzających szpitalami, osób zarządzających firmami zewnętrznymi, ale także ze strony personelu, no, na przykład pielęgniarek. Tak? I tutaj właśnie ten przykład takiego umniejszania znaczenia tych usług sprzątających, właśnie, czyli że małpa również by posprzątała, no, został wypowiedziany przez pielęgniarkę niestety. I to jeszcze ze związku zawodowego. Więc do outsourcing prowadzi do osłabienia więzi między osobami, które są wyoutsourcowane, a personelem bezpośrednim instytucji. Na przykład pielęgniarki dawniej to było normą, że nadzorowały pracę salowych, prawda? No, ustalały grafiki, no, były blisko związane z salowymi. Natomiast po wprowadzeniu outsourcingu ta więź ulega zerwaniu. Już za te wszystkie obowiązki względem salowych odpowiadają koordynatorzy z firm zewnętrznych. Chociaż z tego, co się orientuję, to też w szpitalach, właśnie już nawet tam, gdzie salowe są bezpośrednio zatrudniane przez szpitale, to takie zwierzchnictwo nad salowymi przeszło pod inne komórki, działy higieny, ale niemniej jednak ta więź między salowymi i pielęgniarkami jest większa, te relacje są lepsze w momencie, gdy one tworzą jeden zespół, gdy się wspierają, bardziej rozumieją. Ale wracając tutaj do tego traktowania, to tutaj jak wspomniałam, albo one są właśnie niewidoczne, albo są poniżane. Ja chciałabym się pochwalić takim swoim kilkoma sukcesami właśnie podczas realizacji tego projektu. Już po skończonych rozmowach pytałam panie sprzątające o to, czy uważają, że ta ich praca jest ważna dla istnienia szpitala. To na początku odpowiadały, że skądże, to jest tylko jakieś tam, prawda, sprzątanie. I wtedy właśnie prosiłam panie o opisanie mi, jak wyglądałby jeden dzień bez pani sprzątających, jeden dzień bez was w tym szpitalu. No i wówczas były takie no, apokaliptyczne wizje, prawda, tej sytuacji. I gdy pytałam ponownie, czy ta praca w końcu jest ważna, czy nie jest ważna, to jedna pani na początku powiedziała, że nie jest ważna, a na końcu powiedziała, że jest najważniejsza. Znaczy tak, właśnie czuję się tutaj, że wskutek takiego uzmysłowienia, tak, panią, że bez nich ten szpital po prostu nie będzie funkcjonował. One też te ich poczucie własnej wartości wzrosło. To chciałbym jeszcze zapytać się o wpływie tych outsourcingu na w ogóle styl życia, znaczy na kształt życia na przykład rodzinnego, ponieważ w pierwszym raporcie, gdzie opisywałaś także usługi ochroniarskie, wskazywałaś, co było dla odbiorców tego raportu bardzo szokujące, znaczy ile godzin ochroniarze spędzają w pracy i jak to wpływa na ich życie rodzinne, i nawet to obrazowałaś różnymi przykładami. Czy mogłabyś powiedzieć, jak to w tym przypadku tego typu warunki pracy wpływają na kształt w ogóle więzi rodziny. Nie tylko więzi w miejscu pracy z innymi pracownikami, ale także jak to wpływa na więzi rodziny, bo to było dosyć wstrząsające w tym pierwszym raporcie, ten opis życia codziennego ochroniarzy. To jeszcze zanim przejdę do tej kwestii, to chcę powiedzieć o wpływie na zdrowie
na sytuację właśnie zdrowotną osób outsourcowanych. No, salowe podkreślały, że sam proces outsourcingu wiązał się dla nich z bardzo silnym stresem. Te procesy zazwyczaj z reguły przebiegały w wielkiej niepewności jutra, w wielkiej niepewności tego, na jakich warunkach właściwie będą zatrudniane w firmach zewnętrznych. I już właśnie jedna pani sprzątająca powiedziała, że musiała wręcz po przejściu do firmy zewnętrznej pójść do psychiatry, leczyć się, bo po prostu poczuła się jak śmieć, poczuła się fatalnie, myślała, że zwariuje, tak? To jest, tak myślałam, że zwariuje, poczułam się jak zwykły śmieć. Więc bardzo mocno te procesy odbijają się na psychice pań sprzątających. Praca w firmach zewnętrznych tutaj skutkuje na przykład z takimi doświadczeniami, jak codziennie po przejściu przez bramę szpitala, po przyjęciu przez firmę zewnętrzną, zaczyna mnie ze stresu boleć żołądek. Albo jak muszę iść do biura firmy, to jestem chora. Całą noc nie śpię, bo z nerwów boli mnie brzuch. Także to są takie doświadczenia właśnie bardzo też bolesne psychicznie, już nie wspominając o tym, że praca na outsourcingu jest obciążająca fizycznie, ponieważ jak tutaj zostało już wcześniej powiedziane, outsourcing wiązał się z redukcją zatrudnienia i panie sprzątające, które pamiętają jeszcze jak pracowało się 20-25 lat temu, to pamiętają, że na jednym piętrze sprzątały 4 osoby, 5 osób, a obecnie to jest jedna osoba, a to są 2 osoby. Ten obszar musi być nadal sprzątany, więc nie jest tak, że po prostu, prawda, wyjęto pewne obszary ze sprzątania, tylko nałożono mniejszej liczbie osób obowiązki tych zwolnionych w wyniku redukcji zatrudnienia. No, bardzo często jest tak, że pani sprzątająca ma małżonka, który no, również pracuje w bardzo nisko płatnym zawodzie, czy też sprząta, czy jest ochroniarzem, czy pracuje, prawda, w innym nisko płatnym zawodzie. Więc gdy jeszcze takie osoby zamieszkują obszar no, poza miastem głównym, tak, poza miastem, gdzie pracują, no to te relacje rodzinne nie mogą być dobre z tego względu, że po prostu osoby no, nieraz się nie widują, to znaczy widują się na takiej zasadzie, że przyjeżdżają, prawda, o godzinie 21, 22 do domu i po prostu widzą się ten czas, prawda, rodzinny jest bardzo ograniczony, więc to jest taka pierwszy deficyt, o którym te osoby mówią, że brak czasu po prostu dla tej rodziny. Tu chciałem teraz zapytać pana Marka Szymaniaka, ponieważ no, pan wykonał reporterską pracę, pan rozmawiał także z ludźmi, także z tymi, którzy pracują na outsourcingu. Jakie historie, czy pana zszokowały, zadziwiły, zbulwersowały? Jak pan widzi właśnie ten problem niewidzialności tych osób? Dobry wieczór państwu. Więc tak, tych historii tak naprawdę, jak tutaj słucham do tego, co mówi pani Katarzyna, myślę, że mógłbym dopasować kilka tak naprawdę. Jak sobie rozmawiamy o ochroniarzach, to jeden z moich bohaterów, którą historię opisuję w książce, był portierem na właśnie uczelni. W pewnym momencie dowiedzieli się portierzy, było wielu, że zostaną właśnie przeniesieni do firmy zewnętrznej. Nie dowiedzieli się tego w taki sposób, że nie wiem, zostało zwołane zebranie i kogoś poinformowano, że słuchajcie, no, mamy kłopoty finansowe i musimy coś z tym zrobić, więc jednym z pomysłów jest przeniesienie was tak do zewnętrznej firmy, tylko dowiedziano się z tego z ogłoszenia dowiedzieli się z tego z ogłoszenia gdzieś tam w gablotce. I on właśnie nawet zwraca na to uwagę, że
to ogłoszenie wisiało obok ogłoszenia o przetargu na krzesła czy coś takiego, więc no to pokazuje, jak oni się czują. Także oni się czują no, właściwie tak jak przedmiot. Tak jest informacja o krzesłach, że zamawiamy nowe krzesła, a z drugiej strony, że około 100 ludzi przynosimy do zewnętrznej firmy i to przeniesienie oczywiście nie skończyło się dla nich szczęśliwie, można tak powiedzieć, ponieważ obiecano im z jednej strony, że te warunki pracy się nie będą zmieniały, a już po roku okazało się, że muszą z jednej strony przyjąć śmieciowe zatrudnienie, że tracą wszystkie te dodatki w czasy pod gruszą i tak dalej, które wiążą się z umową o pracę, ale też im głębiej w czas, tym te warunki się jeszcze bardziej pogarszały. W tym momencie już jakby zmuszano ich do załatwiania sobie, że tak powiem, zaświadczeń o niepełnosprawności, tak? Bo wtedy firma dostaje dofinansowanie, tak, z platformy, więc ta niewidzialność i ta taka przedmiotowość, tak, tutaj właśnie w tym raporcie Komfortu, może nie wiem, czy to dobre słowo, tak, zwróciłem na nie uwagę na takie zdanie pani Salowej z Dublina, która mówi, że kiedyś dawno czuła się jak ktoś, a teraz się czuje jak coś. I to jest jakby kluczowa właśnie zasadnicza różnica, że ci ludzie na tym szukaniu oszczędności tracą jakąś taką podmiotowość człowieka, że w nich nie widzi się osoby, która jest pracownikiem, tylko mop chodzący i czy zmywak, tak, i chodzący i wycierający blaty czy podłogę. Więc tutaj gdyby mi przede wszystkim to na to zwracałem też pisząc te reportaże w swoich historiach, żeby pokazać, że to osoby są ludźmi, tak? Bo mam wrażenie, że niektórzy po prostu o tym zapominają, szukają może w dobrych intencjach, oszczędności i tak dalej. Nawet inna z moich bohaterek, która właśnie pracowała jako salowa, u nich też szukano oszczędności w szpitalu, ponieważ szpital miał długi. Jednym właśnie sposobów na te oszczędności był outsourcing. I ona nawet jakby w tamtych czasach, jak wspominała, to cieszyła się, że może pomóc. Że to jest jej miejsce pracy, no i jeżeli to jest konieczne, no dobrze, zróbmy to, tak? Tylko znowu, kolejna historia i ten sam model, tak? Po roku zmieniają się warunki pracy i ona nawet tak podsumowała, że outsourcing jest dobry dla tych, których nie dotyczy. Więc dalej się wszystko pogorszyło, a szpital, jak miał długi, tak ma dalej i tyle, tak? Jeszcze zapytam o jedną rzecz, ponieważ zarówno w tym pierwszym raporcie Katarzyny o instytucjach publicznych, jak i tym o outsourcingu usług niemedycznych w szpitalach publicznych Kasia zwraca uwagę też na to, że osoby pracujące na outsourcingu, czy będące ofiarami tego procesu, pracujące na niskopłatnych stanowiskach, są także nieufne wobec instytucji państwowych, bo się zawiodły, nie są skłonne do angażowania się w związki zawodowe. Chciałem się pana dopytać, czy jak pan rozmawiał, pracując nad książką, być może w pracy dziennikarskiej, czy odniósł pan takie wrażenie, że te osoby są gotowe na przykład podjąć walkę o odzyskanie godności, czy raczej tam dominuje takie poczucie rezygnacji bądź bezradności? Samo to, że one się ze mną spotykały, było już jakby jakąś próbą odzyskania tej godności, ale raczej w takiej prywatnym wymiarze. One nie myślały, że nagle przyjdą do nich związkowcy i wywalczą im etaty i dobre warunki pracy. Zresztą nawet oni często nie mają czasu także, żeby się angażować w jakieś społeczne inicjatywy. Jeden z moich bohaterów, ochroniarz i policjer, bo pracował na dwóch etatach, tak to były wówczas stawki niskie, chodził do pracy z walizką, więc chodził rano, brał walizkę i tam miał ciuchy na zmianę na dwa dni czy trzy i wracał po kilku dniach. Więc tutaj, jeżeli rozmawiamy o tych kosztach rodzinnych, to właśnie to jest to, że jego żona, pracując na też niskopłatnej posadzie, ale 8 godzin dziennie, no ona wracała do tego domu, miała te teoretycznie 8 godzin wolnego czasu, czy więcej, jeżeli nie spała, a on nie. On szedł z etatu
etatu, z jednego dyżuru na drugi i, no i tak naprawdę mijało to życie, mija życie, bo z tego co wiem, to nic się nie zmieniło, albo niewiele. I cóż, i troszeczkę straciłem wątek, ale mogę kontynuować. A rekordzista w Twoim badaniu, Katarzyno, ile łącznie przepracował godzin, jak organizm? Nie wiem, 480, ale to jeszcze było w poprzednim rekordzie. Natomiast rekordzista taki, o którym słyszałam, nie rozmawiałam sama z nim osobiście, ale pan Michał Kuczycki, właśnie przewodniczący Związku Zawodowego Solidarności, poznał pana, który pracował właściwie cały miesiąc, po prostu był cały miesiąc w pracy, bez przerwy na powrót do domu. Chociaż ostatnio właściwie pod fabryką, pod byłą fabryką FSO rozmawiałam z panem, który nie tak dawno, panem ochroniarzem, który nie tak dawno pracował też jakoś 10 dni pod rząd, ponieważ on jest z Przasnysza, tam została zredukowana liczba pracowników w fabryce z VAR i wówczas no, musiał szukać pracy tak daleko, jak no, aż w Warszawie dopiero znalazł pracę, więc no, mu się nie opłacało po prostu przyjeżdżać w okresie letnim do domu, więc zostawał na 10 dni po prostu został. Tak. Chciałem teraz zapytać się pana ministra Balickiego, już nie tylko jako polityka i osoby ze sporym doświadczeniem w zarządzaniu instytucjami ochrony zdrowia, ale także jako psychiatrę, ponieważ w tej dyskusji pojawiło się kilka takich sformułowań dotyczących właśnie no, zdrowotnych skutków outsourcingu, więc czy widzi pan, bo pojawiają się takie tezy w debacie publicznej, że sprekaryzowany i tak zwany elastyczny rynek pracy w Polsce, on się także może przynieść bardzo negatywne skutki społeczne, ale także zdrowotne. Czy pan z tą tezą się zgodził? No jeśli zdrowie byśmy definiowali tak, jak to zdefiniowała Światowa Organizacja Zdrowia, czyli nie definicji negatywnej brak objawów, jak brak choroby, tylko pozytywnie, że zdrowie to jest dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny, no to jasne jest, że już świetle tego, co zostało powiedziane, że outsourcing i tak znacząca degradacja społeczna musi wpływać w wielu przypadkach na stan zdrowia. Bo to jakbyśmy mieli porównać dwa obrazy. Jeszcze na przełomie lat 80. i 90. jaka była sytuacja w jednostkach budżetowych, w szpitalach. Salowa, czy pracownica kuchni, była członkiem zespołu, była równoprawnym pracownikiem tej instytucji, tak jak pielęgniarki, lekarze, korzystała z tych samych przywilejów socjalnych, z kasy zapomogowo-pożyczkowej, jeśli odbywały się podwyżki na początku lat 90., kiedy była dość duża inflacja, i za czasów rządu mazowieckiego tych pieniędzy na budżetówkę było trochę więcej, że nawet średnie wynagrodzenie w budżetówce zrównało się wówczas ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Te podwyżki były często, to salowe czy pracownicy na stanowiskach pomocniczych partycypowali w podziale tych środków przechodzących na podwyżki w takim samym stopniu jak pozostały personel. I zasady podziału no, były w dużym stopniu egalitarystyczne i każdy z pracowników mógł czuć się podmiotowo i zresztą ci pracownicy czuli się w taki sposób. To jeszcze na komunę to już mało kto pamięta, ja trochę pamiętam, to za komuny Salowa mogła złożyć skuteczną skargę idąc do urzędu, do sekretarza wojewódzkiego PZPR. Dzisiaj tego nie zrobi, bo nie ma gdzie pójść. I nie wiem, czy ma taką odwagę, żeby w ten sposób walczyć o swoje prawa. I to się zmieniło, jak przyszedł rynek wewnętrzny, który najbardziej dotknął tych, którzy byli na stanowiskach pomocniczych. Nastąpił duży
rozdziew pomiędzy wynagrodzeniami, ale nie tylko, pomiędzy poszanowaniem podmiotowości, szacunkiem w stosunku do członka zespołu. Wręcz przestali być członkami zespołu, jeśli ten zakres obowiązków był outsourcowany. Jak, no jeszcze na początku lat 90. jak ktoś się zatrudnia w placówce sfery budżetowej, no to z takim założeniem, że to będzie pewne dziesięciolecia, że to w zasadzie będzie kariera na całe życie. To wszystko uległo w gruzach, nie tylko zresztą w stosunku do pracowników tych obszarów outsourcowanych. W ogóle to jest, charakteryzuje nasze czasy. No to tak wiele niekorzystnych czynników musi wpływać na stan zdrowia, nie tylko na stan zdrowia psychicznego, ale na stan zdrowia ogółem. Jak ja ciągle przywołuję tę publikację Duch Równości, w której jest no, dowodniona teza, że różnice, większe różnice majątkowe wpływają niekorzystnie na stan zdrowia tych społeczeństw, w których te różnice majątkowe są szczególnie duże. No to co się w Polsce podziało od lat 90., ten duży podział społeczny, jeśli chodzi o korzystanie z rozwoju gospodarczego albo wypadanie poza burtę, on musi spowodować pogorszenie stanu zdrowia w tych grupach społecznych, które są najbardziej przegrane na przemianach, które w tym 30-leciu zaszły. Jak spojrzymy do statystyk GUS-owskich, to można powiedzieć, że nie jest tak źle, jeśli weźmiemy stan zdrowia ogółem społeczeństwa. Jak spojrzymy, jak to wygląda w poszczególnych kategoriach społeczno-ekonomicznych, no, nawet w Warszawie, czy chociażby w Warszawie, to mężczyzna z wykształceniem wyższym, a status społeczno-ekonomiczny w Polsce jest silnie powiązany z wykształceniem, ma przed sobą kilkanaście lat życia więcej niż mężczyzna, który ma wykształcenie zawodowe, czy niewiele wyższe niż zawodowe. W przypadku kobiet te różnice są mniejsze, no ale co nie znaczy, że chorobowość jest mniejsza. Czyli te przemiany, które zaszły w obszarze, o którym dzisiaj mówimy, musiały wpłynąć na pogorszenie kondycji zdrowotnej tych, którzy okazali się przegrani. Dziękuję. A czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie bądź skomentować? Proszę. A ja to słychać. Ja może nie tyle o absorpcji, co o takim środowisku w polskich szpitalach, o formie, jaka panuje na oddziałach, formie właściwie feudalnej, ponieważ panem na oddziale, panem i władcą jest ordynator. W wielu państwach odchodzi się już od tego modelu. Czy u nas ktokolwiek o tym myśli? Sądzę, wysiłkuję oczywiście. Nie wiem i może dobrze czasami, że nie wiem, co ludzie myślą. Ważne, co mówią, czy co piszą, jakimi myślami się dzielą. Taki model, o którym Pani powiedziała, to jest tradycyjny dla anglosaskiej tradycji medycyny, gdzie lekarz specjalista jest konsultantem na oddziale i może mieć swoich pacjentów na kilku oddziałach. My jesteśmy ugraszający oczywiście bardzo słabe w tradycji niemieckiej, gdzie jest ta silna hierarchia, gdzie jest ordynator i kolejne szczeble. Nieuchronnie ten model ewoluuje. Czyli on już dzisiaj nie jest tak bardzo zhierarchizowany, jak to było 20-30 lat temu. Może w klinikach jest trochę inaczej, ale w szpitalach profesjonalnych to pan ordynator jest człowiekiem. No mówię, że on ewoluuje, a to nie znaczy, że odeszliśmy od tego modelu. Czy się zmieni, to trudno powiedzieć, bo to te zjawiska, które... Czy to, co się podziało po 99 roku, rynek wewnętrzny, akurat nie wpłynął zasadniczo, chociaż są obszary takie, które z powodu dość dużej komercjalizacji te relacje zmieniły.
Czyli jak mamy dobrze finansowane obszary medycyny, gdzie, tak jak kardiologia inwazyjna, to tam już nie ma takiej hierarchii, jest innego rodzaju zmiana, że ci, którzy wykonują i uzyskali takie uprawnienia, które powodują, że mogą to wykonywać, nie chcą wpuścić do wykonywania tego zawodu kolejnych grup. No, nie powiem, czy to się zmieni, ale i w jakim czasie, w jaki sposób, ale ten stan, który był 10-20 lat temu, na pewno się nie utrzyma. Co nie znaczy, że to zawsze będzie w dobrym kierunku. Jak mówimy o outsourcingu stanowisk pracy pomocniczej, to ta hierarchia, ta pewność, ta stabilizacja, a jednocześnie poczucie bycia członkiem zespołu dawało większe poczucie bezpieczeństwa i być może większą podmiotowość i lepsze funkcjonowanie dzięki temu. Więc to też różnie może być. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Jest, słyszę. Chciałam zapytać, co zrobić z tą sytuacją? Widzę, że na końcu są pewne wskazania, to może jeszcze raz Państwo, znaczy w ogóle Państwo jakoś szerzej powiedzą właśnie o tym i czy widzą Państwo jakieś światełko nadziei, to znaczy czy może, czy na przykład Państwo przedstawiali ten raport, nie wiem, rządzącym, partiom opozycyjnym, czy widać jakieś zainteresowanie tematem, jakąś refleksję, jak to wygląda? Dzisiaj prezentowaliśmy raport po raz pierwszy w PPZZ-cie. Dzisiaj jest premiera tego raportu, wszystko przed nami. Natomiast jeśli chodzi o rekomendacje, to taką podstawową rekomendacją jest to, aby szpitale wróciły do tradycyjnego modelu zarządzania, czyli zatrudniły ponownie, no, co najmniej salowe. Jest to usługa sprzątania, no, jest tak nierozerwanie związana, prawda, ze szpitalem i tak ściśle związana też z procesem leczenia, z dobrem pacjenta, że no, jakość tych usług, zależna od warunków zatrudniania, powinna być jak najwyższa. Więc uważam, że też dla dobra państw sprzątających, aby one poczuły się ponownie częścią zespołu, też dla możliwości rozwoju ruchu związkowego, tak? Najlepszym rozwiązaniem jest to, aby one wróciły do instytucji publicznych, wówczas poczują się pewniej, na przykład jeśli chodzi o organizowanie związków zawodowych, to, no, to będzie niezwykle trudne, żeby zorganizować się teraz w firmach zewnętrznych. No, tutaj w raporcie pisze o tym, że tylko w jednej firmie na 22 firmy, tylko w jednej funkcjonuje związek zawodowy. Oczywiście to było związane z tym, że osoby na umowach cywilnoprawnych, no, nie mogły do tego roku w ogóle przystępować do związków zawodowych. No, niemniej jednak badania pokazały, że nawet w przypadku, gdy panie już miały umowy o pracę, powiedzmy od roku, prawda, to one jakoś tak po prostu niechętnie, znaczy nie tworzyły związków zawodowych. Więc nawet jeśli miały już prawnie taką możliwość, to do tego nie dochodziło. Więc uważam, że pierwszym krokiem powinien być namysł instytucji tutaj rządzących nad tym, aby te usługi ponownie przywrócić. Znaczy, zgadzając się w dużym stopniu, ten powiedział tak, jeśli były w latach 90. cięcia wydatków socjalnych i racjonalizacja kosztów i tak dalej, to jeśli to było jedną z głównych przyczyn, no to należy zmienić ten warunek. Czyli ta sfera nie może być niedofinansowana, czyli sfera wykonywania usług publicznych nie może być tak bardzo nisko wyceniana i bez zwiększenia nakładów, no to nie będzie możliwe do zrealizowania ten postulat poprawy wynagrodzeń. Czyli to jest pierwszy element. Zobaczymy, czy to, co jest zapisane w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej, osiągnięcie 6% PKB za 6 lat, czy to zostanie spełnione. No jest to jakiś ruch w tym kierunku. Najprawdopodobniej okaże się to niewystarczające w
2024 roku. 6% będzie niewystarczające, bo średnia europejska będzie dużo wyższa w relacji do PKB. I też jest tak, że w tych obszarach edukacji, zdrowia, gdzie bardzo ważne jest wykonywanie czynności przez osoby, czyli jest to w pewnym sensie rękodzieło i tak nawet jeden z ekonomistów nazwał te zawody, to cechą charakterystyczną jest szybszy wzrost kosztów w tych dziedzinach niż wzrost produktu krajowego brutto, czy niż wzrost kosztów w gospodarce w ogóle, bo w niektórych innych obszarach te koszty mogą być redukowane, bo urządzenia mogą zastąpić pracę ludzką, co w ochronie zdrowia nie jest możliwe, a wręcz wprowadzenie nowego urządzenia wymaga zatrudnienia kolejnej osoby. Czyli zwiększenie, istotne zwiększenie nakładów. Druga rzecz, to co się złego podziało tu w ochronie zdrowia bardziej niż w innych obszarach, to bardzo duże zróżnicowanie zarobków. Czyli dzisiaj, tak jak 25 lat temu w szpitalu, te zróżnicowania były jak jeden do, no, do 5, do 4 pomiędzy najniższym stanowiskiem a najwyższym stanowiskiem, to dzisiaj to jest kilkanaście czy dwadzieścia kilka razy. Takie są rozpiętości. W Niemczech jest to w jakiś sposób regulowane w ochronie zdrowia. Wycofanie się z rynku wewnętrznego, czyli odejście od jednostek samodzielnych, umów cywilnoprawnych i tak dalej w krótkim czasie raczej jest niemożliwe, trudne, natomiast jest możliwe w tych warunkach uregulowanie wielu kwestii, między innymi relacji wynagrodzeń pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi. Natomiast nie sądzę, żeby możliwy był powrót z uwagi na zmiany technologiczne, inny sposób funkcjonowania szpitali obecnie, do takich relacji, jakie były 30 lat temu. To dzisiaj medycyna wygląda inaczej i raczej chodziłoby o to, żeby profesjonalizować te czynności, które dzisiaj nazywamy czynnościami pomocniczymi, no bo one nie są czynnościami pomocniczymi, może jeśli ktoś zajmuje się rachunkowością, to ten koszt może tak usnąć, ale one nie powinny być czynnościami pomocniczymi. Należy to sprofesjonalizować i zapewnić warunki wynagradzania, gwarancje takie, że to nie będzie miejsce najsłabszy element ogniwa, gdzie szukamy miejsca, gdzie można zaoszczędzić czy zarobić. Więc raczej w tym kierunku, no i obrona interesów pracowniczych i podstawa zatrudnienia, umowa o pracę, a nie umowy cywilnoprawne, czyli zagwarantowanie bardziej pewnej podstawy do zatrudnienia. Natomiast to też jest specjalistyczna czynność, czyli to nie jest, w związku z tym trudno to może być zorganizować w małej skali i dzisiaj inny jest model i organizacja pracy innego personelu medycznego niż nadzór nad zupełnie innymi czynnościami, które wymagają innego przygotowania profesjonalnego. Stąd w tych szpitalach, w których nastąpiło odejście do obsesji z różnych przyczyn, ja znam taki przypadek z Lublina już przed kilkunastu lat, gdzie szpital wykorzystał outsourcing po to, żeby inaczej zorganizować te wszystkie czynności, które związane są z utrzymaniem czystości i wykorzystał know-how, przyjmując pracowników z powrotem i rezygnując z umowy outsourcingowej. Czyli o tym elemencie też należy pamiętać. Chociaż celem głównym była redukcja kosztów, ale na to są potrzebne gwarancje i tu ingerencja państwa powinna być, bo dzisiaj można powiedzieć, że jej nie ma poza stawką godzinową czy minimalnym wynagrodzeniem. I zmiana, odchodzenie od tak dużych dysproporcji, zróżnicowań, jeśli chodzi o poziomy wynagrodzeń w służbie zdrowia. To ja tylko dopowiem, odpowiadając na Pani pytanie, bo ciekawe były reakcje na nasz pierwszy raport dotyczący właśnie kontraktowania ochrony i sprzątania przez instytucje publiczne, przez sądy, urzędy i uczelnie wyższe. Po pierwsze, tamten raport chyba wpłynął trochę na rzeczywistość, bo po jego publikacji zaszły te zmiany związane ze stawką godzinową, czy przynajmniej on był szeroko komentowany, to znaczy na przykład media się bardzo zainteresowały i nawet na sali są osoby,
które ten raport w mediach nagłaśniały. Ale co było ciekawe, gdy czytało się fora internetowe pod tymi artykułami dotyczącymi sytuacji osób obserwowanych, no to lektura dużej części komentarzy nie napawała optymizmem, ponieważ coś, co jest pewną barierą dla zmiany, jest brak pewnego poziomu solidarności społecznej. Znaczy osoby, które wykonują te niskopłatne prace, one nie tylko podlegają takiej swoistej dehumanizacji we własnym miejscu pracy, ale generalnie odbiór tych grup społecznych jest pełen, nie wiem, czy można to nazwać słowem pogardy, ale na pewno jakiegoś niedocenienia, ponieważ gdy analizowałem komentarze, jakie pojawiały się na przykład pod wywiadami, których udzielała Katarzyna, no w największych mediach w Polsce, no to padały tam takie sugestie, że to jest praca bardzo łatwa, bardzo lekka, że ochroniarz to właściwie tylko siedzi i nic więcej nie robi. Znaczy w Polsce jest deficyt solidarności społecznej, także dominują obiegowe opinie, które nie są oparte na faktach, więc te fakty, które Katarzyna zebrała, wydaje mi się, że przynajmniej chociaż do części osób dzięki właśnie temu, że media się zainteresowały, dotarły i ludzie wiedzą, że praca ochroniarza czy praca pani sprzątającej to nie jest wcale taka prosta praca, a w szpitalach to jest ponadto skala odpowiedzialności jest jeszcze większa, bo tutaj nie tylko idzie o czystą podłogę, ale o zdrowie i życie pacjentów, więc to jest niezmiernie istotne, więc to jest problem z osobami, tak zwanymi osobami niewidzialnymi w Polsce, że one doświadczają nie tylko dehumanizacji w miejscu pracy, ale dehumanizacji w ogóle w społeczeństwie. Druga rzecz polega na tym, że są to prace niskopłatne i osoby, które je wykonują, no także jakby ich poziom czegoś, co można nazwać kapitałem kulturowym, który pozwala na przykład na walkę o swoje interesy, jest dużo niższy, ponieważ w Polsce ludzie z wyższym wykształceniem często nie mają świadomości swoich praw pracowniczych, a co dopiero gdy mówimy o osobach, które zajmują się sprzątaniem czy ochroną, wreszcie to, o czym powiedział pan Marek Szymaniak, to jest niezmiernie istotne. Znaczy to, że te osoby po prostu są niemal żadną stop w pracy i wymaganie od nich, że będą organizować zebrania związkowe czy tworzyć jakieś organizacje społeczne, jest po prostu no takim moim zdaniem przejawem w ogóle niezrozumienia czy nieznajomości warunków zatrudnienia tych osób. Tylko dodam do tej pierwszej części twojej wypowiedzi odnośnie tego budowania solidarności tej społecznej. Ja po publikacji mojej książki dostałem mnóstwo wiadomości w stylu też jestem urobiony, też mógłbym opowiedzieć swoją historię i tak dalej. I oczywiście no, cieszę się z takiej wiadomości, ale też mnóstwo takich głosów, że ja sobie nie zdawałem sprawy, mi z pracy dobrze, jestem zadowolony, mam wypłatę na czas, nie zdawałem sobie sprawy, że w XXI wieku wśród Europy ludzie tak pracują, już mają takie warunki pracy. Zawsze sobie w takiej sytuacji myślę, że właśnie dotarcie do tych osób zadowolonych tak naprawdę jest kluczowe, do tych, żeby oni zobaczyli, że ktoś obok ma dużo gorszą sytuację w pracy, no bo tak naprawdę ci, którzy mi się wiedzą o tym, tak? Jeżeli dotrzemy do świadomości, to jest też rola mediów i dziennikarzy, do świadomości osób, które są zadowolone ze swojej pozycji na rynku pracy, przecież takie osoby są, to jakby łącznie zebrać te opinie i to wtedy właśnie faktycznie może powstać siła i tak, tylko że to jest też no, długofalowe działanie. To, co powiedziałeś, to taką tezę można postawić, że jest pewien rodzaj stygmatyzacji, która wynika ze stereotypów, o których mówiłeś, że to nic nie potrzeba mówić, co to jest, ale stygmatyzacja społeczna, ona często łączy się z autostygmatyzacją, to jest ten problem przeżywania i dehumanizacji. Ale my dzisiaj mówimy, bo w tej publikacji jest obszar usług publicznych dotkniętych, czyli finansowanych ze środków publicznych. I mamy sytuację taką, że państwo przeznacza środki, akceptując sposób, w jaki jest organizowana ta usługa, która jest finansowana z tych środków. No to jest nieakceptowane. Tak jak
w Warszawie usługi pomocy społecznej były zlecane firmom prywatnym na stawce godzinowej niższej niż wyższe, niż najniższe wynagrodzenie, niż wynikałoby ze stawki najniższego wynagrodzenia przeliczonej z umowy o pracę. Więc to państwo akceptuje, czy wzmacnia takie mechanizmy, które stygmatyzacja prowadzi do wykluczenia, które w zasadzie wykluczają znaczną część osób z równych praw. Akceptuje też, ale też daje przyzwolenie dla innych. Ja też w książce opisuję historię pana Dawida, który pracował poprzez agencję pracy tymczasowej. I dokładnie była taka sama historia, że mimo że pracownicy wykonywali dokładnie te same obowiązki, to kiedy przyszło do świąt, to szef w prywatnej firmie wręczył pan premię i zaprosił na świąteczną imprezę tylko swoich pracowników, a tych zewnętrznych już nie. Więc, tak, dokładnie. Więc to jest też państwo daje wzór, tak? Dla prywatnych przedsiębiorstw. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zadać pytanie? A jeszcze proszę. Oczywiście planowane są spotkania rzecznicze. Dzisiaj w siedzibie OPZZ-u było spotkanie adresowane do urzędników. Ten raport będziemy rozsyłać także do parlamentarzystów, do Ministerstwa Pracy. Dzisiaj na spotkaniu byli związkowcy, byli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, chociaż to wysłaliśmy prawie 1000 zaproszeń, ale na razie nie spotkało się to z takim wielkim zainteresowaniem. To po prostu z tego typu kwestiami trzeba się dobijać do drzwi. Natomiast z mojej perspektywy osoby, która jakby z kwestiami walki o prawa pracownicze z tą sferą jest związana od prawie 20 lat, bo 20 lat temu pierwszy raz organizowałem pierwszą pikietę pod jednym z hipermarketów w obronie praw pracowniczych. Wynika, że dużo łatwiej się jest teraz przebić z tym w debacie publicznej i moja teza jest taka, że pogorszyły się warunki pracy w mediach. Dziennikarze, którzy teraz pracują w mediach, są dużo bardziej świadomi tego, że kwestia outsourcingu czy elastycznego zatrudnienia to nie jest tylko kwestia jakichś grup, jakichś onych, których nie znają, tylko to także jest ich sytuacja. I to jest moje doświadczenie także w relacjach z mediami i to ewidentnie widać, że łatwo się przebijać z tematami elastycznych form zatrudnienia outsourcingu w relacjach z młodszą generacją dziennikarzy i jest większa wrażliwość na te tematy. My także stale współpracujemy ze związkami zawodowymi, starając się namawiać ich, aby przemyślały na nowo swoją strategię działania, ponieważ coraz więcej pracownic i pracowników będzie pracować w takich warunkach. To jest chociażby związane z wyzwaniami, które wiążą się z digitalizacją i automatyzacją pracy, znaczy, że będzie wiele prac wykonywanych na przykład w miejscu zamieszkania, w domu, czyli osoby, które będą działać w pewnym rozproszeniu. Tak jak osoby outsourcowane jest bardzo trudno zaangażować do związków zawodowych, ponieważ trudno stwierdzić, gdzie one tak naprawdę pracują, bo wykonują pracę, swoje obowiązki w jednym miejscu, ale są zatrudnione przez zupełnie inną firmę. Ponadto jest duża rotacja, bardzo trudno w ogóle w środowiskach takich jak ochroniarze czy sprzątaczki o solidarność pomiędzy nimi, bo po prostu tam jest duża, duża rotacja i nie powstają takie więzi społeczne, jakie powstawały na przykład w fabrykach przy taśmie czy w kopalniach wśród górników, bo po prostu nie ma tej jedności czasu, miejsca i grupy, tylko to się po prostu non-stop zmienia i to będzie wymagało także od związków zawodowych jakiejś nowej formy działalności. Ale naszym głównym postulatem jest to, że państwo powinno być wzorcowym pracodawcą. I to jest to, co powiedzieli wszyscy nasi dzisiejsi paneliści, że
jest czymś patologicznym, jeżeli takie instytucje, które nie tylko są instytucjami państwa, ale nawet to państwo nadzorują i kontrolują, bo były takie przypadki, że w nawet budynki Państwowej Inspekcji Pracy były obsługiwane przez osoby, które ewidentnie po stawkach było widać, że pracują poniżej minimalnego. Jednostki wojskowe. Czy jednostki wojskowe. I to jest taki paradoks i to jest także wynika z tych naszych dwóch raportów, że jakby główną intencją wprowadzenia outsourcingu były oszczędności. I moim zdaniem na przykładzie outsourcingu najlepiej potwierdza się teza o teoretyczności polskiego państwa albo fragmentaryczności, ponieważ outsourcing w instytucjach publicznych polega na tym, że mamy wycinkowe oszczędności, ponieważ na przykład dana instytucja zaoszczędziła jakąś sumę pieniędzy dzięki temu, że wyoutsourcowała jakąś grupę pracowników. Natomiast w dłuższej perspektywie państwo jako całość za to zapłaci bardzo słoną cenę, bo to jest cena i opieki, pomocy społecznej, ponieważ to są biedni pracujący, którzy siłą rzeczy w końcu trafią pod skrzydła pomocy społecznej. To są koszty zdrowotne, o których mówiliśmy. I to są liczne koszty, które w dłuższej perspektywie państwo zapłaci, a także to, co Katarzyna wykazuje w tych raportach, to jest to, że outsourcing nie wiąże się z polepszeniem jakości usług, a często z pogorszeniem tej jakości, więc wydaje mi się, że w tym drugim raporcie już widać ewidentnie, że widać taki trend, że coraz więcej instytucji publicznych ze względu właśnie na iluzoryczność oszczędności i na brak tej poprawy jakości rezygnuje z outsourcingu, więc chcielibyśmy, aby ten temat stał się ważnym tematem debaty publicznej, a jeśli chodzi o usługi publiczne, wydaje mi się tutaj to jest jakby taka nasza intencja, żeby budować pewną formę solidarności społecznej, to uzmysławiać, że dobre warunki pracy tych osób to są także lepszej jakości usługi publicznej. W ochronie zdrowia to jest ewidentne, że jeżeli osoby odpowiedzialne za czystość w szpitalach są zatrudnione na lepszych warunkach, mogą efektywniej pracować, są dobrze wyposażone, to jest większa szansa, że ten szpital będzie spełniał warunki takie, aby pacjenci mogli czuć się tam komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie. Długofalowo bezpieczeństwo socjalne pracowników outsourcowanych, tych osób, które są outsourcowane, wygląda dramatycznie, bo w 1999 roku został wprowadzony rynek wewnętrzny w ochronie zdrowia, ale jednocześnie została wprowadzona reforma emerytalna i z zdefiniowanego świadczenia przeszliśmy na zdefiniowaną składkę, a ta składka albo jej nie było, albo będzie dużo mniejsza i w związku z tym nie tylko dzisiaj sytuacja jest gorsza, ale perspektywa emerytalna jest żadna. Tych, którzy, zwłaszcza kobiet, które pracują w tych obszarach usług, które zostały outsourcowane, więc to jest dramat, który jeszcze nas czeka i dzisiaj już widać po kolejnych latach średnio przyznawanych emerytur, że rośnie liczba emerytur bardzo wysokich, ale średnia emerytura przyznawana przez ZUS się obniża, w związku z tym, że coraz większy udział jest tego czynnika kapitałowego i o tym też warto pamiętać. Ja mam taki postulat, że bo związki zawodowe walczyły głównie o tych, którzy są siłą napędową tych związków, a jak ustaliliśmy, te kategorie pracowników słabiej są reprezentowane, więc tu to wtedy musi stanąć w ich obronie, no państwo powinno stanąć w ich obronie i zwłaszcza w tych obszarach, które finansuje, więc to byłby silny postulat w stosunku do państwa, żeby coraz bardziej wchodzić regulacjami w sferę stosunków pracowniczych, a dzieje się ciągle jeszcze odwrotnie, bo w 2011 roku została wręcz paradygmatyczna zmiana dokonana, jeśli chodzi o ochronę zdrowia w Polsce, bo od 2011 roku usługi zdrowe, czy prowadzenie usług zdrowotnych jest działalnością gospodarczą, a działalność w rozumieniu ustawy o usługach działalności gospodarczej, a ta ustawa mówi, że to jest działalność zarobkowa, czyli biznes, czyli
ochrona zdrowia, również ta finansowana ze środków publicznych, stała się biznesem i w ustawie, która została przyjęta w tymże roku, napisano, że do ochrony zdrowia nie można stosować przepisów ustawy o gospodarce komunalnej. Gospodarka komunalna mówi o usługach użyteczności publicznej, gdzie celem nie jest biznes, tylko zaspokojenie zdrowych potrzeb ludności. Więc tu nawet w sensie paradygmatycznym należałoby walczyć o powrót do stanu sprzed 2011 roku, jeśli chodzi o charakter opieki zdrowotnej, no bo to nie jest biznes taki jak wiele innych obszarów gospodarki. To podsumowując, wydaje mi się, że oprócz tych adresatów instytucjonalnych, związki zawodowe państwu, my będziemy starali się także docierać jak najszerzej do opinii publicznej, ponieważ te osoby niewidzialne same w sobie nie będą stanowić siły politycznej, siły przetargowej. Często są to osoby, które także nie uczestniczą w życiu politycznym czy społecznym, nie są wpływową grupą, która mogłaby decydować na przykład o wyniku wyborów w Polsce. Więc niewątpliwie poprawa losu tych grup społecznych będzie zależeć od zaangażowania innych grup społecznych, które będą czuły tę solidarność, a warto pamiętać, że poprawa warunków pracy tych osób summa summarum wpłynie na kondycję całego społeczeństwa. Tutaj pan minister Walicki przywoływał tę publikację Duch Równości, które jest takim dowodem na to, że ograniczanie tego typu nierówności sprzyja zarówno tym słabszym, ale także tym silniejszym, że to wpływa dobrze po prostu na społeczeństwo jako całość. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za przybycie. Bardzo dziękuję naszym dyskutantom Katarzyna Duda, Marek Szymaniak, Marek Walicki. Bardzo, bardzo dziękuję. Państwa zachęcam do zapoznania się z tym raportem. On jest tam ustawiony na stoliku, a także z innymi publikacjami Ośrodka Myśli imienia Lassella, które są dostępne na naszej stronie internetowej do śledzenia naszych dalszych działań i wspierania ich. Miłego wieczoru. I jeszcze na koniec chciałem bardzo serdecznie, właściwie powinienem to zrobić na samym początku, chciałem bardzo serdecznie podziękować właścicielom i pracownikom klubu bardzo, bardzo za to, że mogliśmy dzisiaj uczestniczyć w tym spotkaniu. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie w tym miejscu, a państwu rekomenduję także imprezy kulturalne, które odbywają się cyklicznie w tym właśnie miejscu. Także jeszcze raz wielkie podziękowania dla właścicieli klubu bardzo, bardzo. I teraz miłego wieczoru.